Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i dzisiaj kolejny odcinek. A co dzisiaj? Tak jak widzicie, jeden z czterech piłkarzy podsumowania roku. Do tego zaraz wam pokażę resztę. I otworzymy sobie jeszcze paczki ze sklepu. Mój klub jest biedny, więc trzeba się ratować. Zanim otworzymy podsumowanie roku, gdzie widziałem, że ludzie trafiali tego Mbappé. Ja takiego farta nie będę miał, także spokojnie. To pokażę wam, co wypadło z ikony. Oczywiście u Cristiano. Ale jak mi daje otwierać, to znaczy, że coś ciekawego wpada. Jak oczywiście możecie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I chwalcie się oczywiście, czy zrobiliście podsumowanie roku, czy zrobiliście ikonę. Ja w sumie jestem strasznie negatywny do ikony. Zresztą sami wiecie dlaczego. Mi nie oddaje w ogóle. Ale zobaczcie, co ciekawego wpadło u Cristiano. I zobaczmy, ikona. Jeden z trzech ikon pośrednia lub mistrzostw świata 88+. Czy odda? Przekonajmy się. I zobaczmy. Cafu to jest chyba z 600 tysięcy. Laudrup i Czech. Czech jeszcze by był. Laudrup bez komentarza, ale Cafu to bardzo dobry traf. To jest 600+ na pewno, także oddało dobrze. Bo teraz, żeby u nas oddało dobrze. Jeden z czterech piłkarzy podsumowanie roku. Na odważnie. I zobaczmy, czy będzie jakiś wybór. Bez. Weźmy sobie tego Fofanę, ale... Powiem wam, że myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. A tak, no trudno. Idziemy sobie otworzyć jeszcze te paczki z... O, otworzymy. Tutaj nie ma nic bardzo specjalnego, ale tutaj mamy do otworzenia to, co ja chciałem otworzyć. Na pewno paczkę wsparcia, żeby zrobić sobie jedną gdzieś z żetonem. To tutaj. Czyli tak, otwieramy sobie najpierw paczkę wsparcia. Potrzeba mi foderu na piki. A piki są fajne. Oczywiście tu nic nie będzie. Ale tu liczy się foder. Bardzo ładnie. Teraz... tu jest gdzieś... O! Paczka 10. Piłkarzy 84+. I tu sobie otwórzmy. I daj jakąś kartę specjalną, urodzinową. Tak, żeby było ładnie, kolorowo. Nie ma... to tylko 87 Arnold. Liczyłem na troszeczkę więcej. Chociaż Harry Kane, to już by było spoko. Echea. O, Achren Hakimi. Ale to już nie ten etap gry. Aj, tylko 3 walkouty. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. I zostało nam... Teraz na żetonik, czyli tutaj otwieramy sobie na żetonik i zobaczmy, co ciekawego nam tu wpadnie. Jest walkout. Florent Mendy. Podobno tego ściągnąć Tuchel do Bayernu. Ciekawa opcja. I tak, to co chcemy. Mamy inne wypożyczenie. Ohoho. Paczka trzech piłkarzy 83+. To jest w sumie całkiem ciekawa paczka. Ale Portugalia, napastnik. Patrzcie, trafiłem już Mbappé i Ronaldo. Pięknie. A tego się akurat nie spodziewałem. Cristiano Ronaldo. Mówiłem, że to fajna paczka. Poderek. Ale to nadal Krystyna 90 oceny. I Gerard Moreno, który jest niewymienny. Gdzieś go sobie przepalimy.